Ośrodek Integracji i Aktywności jest takim miejscem w bibliotece, które oferuje Państwu wypożyczenie zbiorów, wypożyczenie książek, które są albo audiobookami, albo książkami, które są pisane dużą literą, wielką czcionką, bardzo wygodne w czytaniu. I ja bym Państwu dzisiaj chciała polecić zarówno książki, jak i audiobooki. I wszystkie one są z serii Romans Historyczny. A to dlatego, że rozpoczynamy wakacje, rozpoczynamy taki sezon, w którym chcemy odpocząć i się zrelaksować. I myślę, że romans historyczny naprawdę się do tego nadaje. A ja chciałabym Państwu polecić wyjątkowo nasze rodzime autorki Joannę Wtulich, Uciekinierka i Ułan. Jest to pierwsza część sagi napoleońskiej. Bardzo polecam. Również Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Fortuna i namiętności to seria, a tytuł tego audiobooka Klątwa, również wspaniała powieść, na pewno się Państwo przy niej zrelaksujecie. A na koniec coś spoza naszych granic i Julia Quinn, Mój książę, i to są Bridgertonowie, czyli taka opowieść, która jest już znana szerszej publiczności, bo bardzo znana platforma filmowa właśnie wyprodukowała serial na podstawie tej książki. Ja Państwu polecam tą książeczkę. A duże litery kłaniają się również, tutaj także mamy romans historyczny, Loretta Chase, Kuszenie w jedwabiu. Wspaniały tytuł, jak na wakacje, dajcie się Państwo skusić. A na sam koniec moja ulubiona autorka, Lisa Kleypas, W pogoni za Kassandrą. To już szósta część sagi o rodzinie Ravenelów. Wszystkie pięć poprzednich również mamy do Państwa dyspozycji. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z twórczością Remigiusza Mroza, autora powieści kryminalnych, urodzonego w 1987 roku w Opolu. Jest to też laureat Nagrody Czytelników z 2016 roku za powieść pod tytułem Kasacja. W swoich książkach, jak i również cyklach zawiera niektóre bardzo znane w kręgach osoby. Jest to m.in. Wojciech Forst, komisarz. Z drugiej strony widzimy Joannę Chyłkę, czyli prawniczkę, jak i również trzecia z osób, którą tutaj zaprezentuję Państwu, jest to Gerard Edling, który jest prokuratorem badającym sprawę morderczego rytuału. Egzemplarze, które Państwu zaprezentuję, to jest m.in. właśnie tutaj Zaginięcie, które mamy w formie audiobooku. Jest to tutaj opowieść o Joannie Chyłce. Dodatkowo jeszcze mogę wskazać na Oskarżenie, które również jest o Joannie Chyłce. Wojciech Forst, czyli tutaj mroźna opowieść o kryminałach wiążących różne relacje w tle. Dzisiaj zaprezentuję Państwu behawiorystę. Behawiorysta to opowieść o pewnym chłopcu, który dorastając ma jedno zadanie, kwestię dotyczącą wendety. Właśnie chce się zemścić na swojej dawnej przeszłości i o tym jest cała tutaj tak naprawdę powieść. Tak jak widać, tutaj jest nutka, bo miejscem akcji jest Opole. I jak tutaj zresztą mamy w opisie książki, jest to zamachowiec, który zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się w internecie. Serdecznie tutaj Państwu polecam, żebyście się zapoznali z tą książką, bowiem ta książka jest swoistego rodzaju dwutorowa, to znaczy, że coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka oczywiste, wcale takie nie jest. Poza tym jest to forma przekraczania granic moralności, no i również odkrywania tego, jak Opole jest postrzegane przez pryzmat zbrodni. I na zakończenie już chciałam przedstawić dwie książki. Pierwsza z nich to książka Zdumiewający powrót Nory Welsh z gatunku literatura piękna dla dorosłych.
Książka zaciekawiła mnie, ponieważ nie czytałam dotąd takiej historii. Jest to przejmująca opowieść o tym, czym są więzy rodzinne, a rozpoczyna się od pozostawionego listu. Najdroższy Adamie, przepraszam, muszę odejść. Kocham cię. Powiedz Eli i Willi, że je również kocham i zaopiekuj się Louisem. Jeśli będziesz potrzebował pomocy, poproś Fej. Będzie wiedziała, co robić. Proszę, nie próbuj mnie odnaleźć, Nora. Po 6 latach Nora wraca do porzuconej rodziny. Jej miejsce zajęła już jej przyjaciółka Fej. Najmłodsza córka mówi do niej mamo. Pojawia się w związku z tym szereg pytań. Gdzie była? Co robiła? I dlaczego wróciła? Co czeka matkę, która została? I również co czeka matkę, która odeszła? Zachęcam do przeczytania tej książki. Drugą książką jest książka dla młodzieży. Jest to tajemnicza opowieść, baśniowa opowieść niemieckiego pisarza Michela Ende, Momo. Spotkamy w niej się z tajemnicą czasu, z magią oraz z małą dziewczynką, która pojawia się nie wiadomo skąd, ale potrafi przyciągnąć do siebie wielu przyjaciół i przeżywa z nimi niesamowite przygody. Do momentu, gdy pojawiają się szarzy panowie, którzy palą szare cygara. Od tej chwili życie się zmienia. Czas się kurczy, znika zadowolenie z życia. Książka ta skłania do refleksji. Czy szanujemy swój czas? Czy potrafimy nim zarządzać? Czy wiemy, co jest dla nas dobre, a co mniej dobre? Czas współczesnego człowieka się kurczy. Żyjemy w ciągłym pośpiechu. Doba jest dla nas za krótka. Zachęcam do lektury, która jest dobra nie tylko dla młodzieży, ale również i dla dorosłych. I to już są wszystkie propozycje, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Ja zapraszam Państwa na chwilę do wypożyczalni dziecięcej, która znalazła się w nowych pomieszczeniach, większych niż dotychczas. W ten sposób jesteśmy jedną z największych bibliotek dla dzieci w województwie lubuskim, a być może nawet i w Polsce. Pracujemy nad tym, aby wyposażenie tej biblioteki było coraz to bardziej atrakcyjne, żeby było coraz więcej nowości wydawniczych. Jest ich już bardzo dużo, o czym przekonali się Państwo, słuchając naszych propozycji przedstawionych przez bibliotekarki i bibliotekarzy naszej biblioteki. Zakup zeszłoroczny powoli znalazł się już w całości na naszych regałach, a był to zakup rekordowy. Takiego zakupu rocznego biblioteka nie dokonała od roku 1990. W tej chwili już przystępujemy do zakupu książek wydanych w roku 2023, a jednocześnie udoskonalamy wypożyczalnie dla dzieci. Na przykład w takie właśnie oto urządzenia, które pozwalają w sposób bardzo efektowny, zabawowy, poznawać na przykład nowe zwierzęta i przeprowadzać różne gry i zabawy edukacyjne. A pani Klaudia Makasów, kierowniczka naszej biblioteki dla dzieci, poleci Państwu program nasz dla dzieci wakacyjny w filiach. Biblioteka zaprasza Państwa dzieci w wieku od 8 do 12 roku życia do filii miejskich, które przygotowały niesamowitą i atrakcyjną ofertę dla Państwa dzieci. Gry planszowe, spotkania literackie, autorskie, zajęcia plastyczne. Każda filia realizuje swój program w wyznaczonym terminie. Szczegóły dostępne na stronie internetowej instytucji.